Siema wszystkim, pokażę wam dlaczego klekocze silnik w Nissanie Primerze. Zobaczcie, cały powód tego klekotania. Przyczyna klekotania silnika. Widziałem już filmiki na YouTubie z klekoczącym silnikiem. No i tam piszecie w komentarzach, że łańcuszek, napinacz i inne takie różne rzeczy. Przyczyny, dlaczego klekocze. To wam powiem, dlaczego klekocze. Osłona od interkulera wydoechowego. Ta osłona jest poprzepalana, są gniazda, także tu brzęczy. I macie wrażenie, że wam się silnik psuje. Żeby zobaczyć, jak pracuje silnik i czy słychać jest łańcuch w silniku, musicie odkręcić korek olejowy i przy odkręconym korku olejowym dajcie gazu i będziecie wszystko słyszeli, czy brzęczy w środku. Następną przyczyną, która wydaje dziwne odgłosy, zazwyczaj jest alternator. Mój Nissan ma prawie 500 000 km, 2.0. Powiem szczerze, nie mam z nim problemu. Zaczyna brać olej. Przy 500 000 km, no to jednak trochę zrobił. Zaczyna pobierać olejek, ale to tam jakieś 200 na 10 000 km. Tyle, że jeżdżę bardzo ostro nim. Nie żałuję sobie czasami. Także tak, ta osłona, cały powód brzęczenia waszych silników. No chyba, że ta osłona jest w dobrym stanie, tutaj nic nie, na tej osłonie nic nie brzęczy, to możecie szukać wtedy przyczyn gdzie indziej w silniku. Także tak, co wam mogę powiedzieć o tym? Alternator. Alternator, takie pykanie, łożysko na alternatorze. Ściągnijcie sobie pasek. Pasek sobie ściągnijcie z alternatora. Wtedy będziecie słyszeli, jak pracuje silnik bez alternatora. Jeśli ustanie wam pykanie, no to macie zdiagnozowaną przyczynę tego stukania. Pykania raczej. Będzie słychać, że to jest łożysko na alternatorze. Jeśli brzęczy, tak jak u kolegi tam na filmiku, gdzieś widziałem, pisał, że wymienił napinacz chyba. No to przyczyna nie ustała tego klekotu. To właśnie pokazałem, na czym to polega. Sprawdźcie sobie to w swoich Nissanach i będziecie wszystko wiedzieli. Taki dźwięk to jest trochę nieprzyjemny, jak brzęczy ta blacha, jakby się silnik miał rozpaść. Ale to nic, nic poza tym. Także dzięki, jeśli pomogłem komuś, łapki w górę. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Z chęcią odpiszę na wasze pytania albo nagram jakiś filmik.